Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witam was w pierwszym odcinku, a i zarazem odcinku pokazowym z gry Need for Speed Kotlet Rivals. Tak, pograłem sobie wczoraj jeden rajd. W zasadzie tutaj, z tej sekcji zagra jako rajdowiec. I w zasadzie przypomina mi bardzo poprzednią część. Czyli na razie wydaje mi się po pierwszym wyścigu, po pierwszym rajdzie, że mamy do czynienia z dobrym kotlecikiem. Ale dzisiaj sobie zagramy jako gliniarz, a później jeszcze będzie jeden odcinek. Zagramy sobie jako rajdowiec. Także dzisiaj, teraz w pierwszym odcinku jako gliniarz. Welcome to the Redview County Police Department. This is one of many RCPD mobile command posts spread throughout the county. It's also where you'll start your training. Okej, czyli mamy teraz trening, szkolenie. When you have completed your training, you will be able to choose from a constantly changing set of assignments that add different pursuit vehicles to your command post. Czyli mamy szkolenie, prolog, ukończyć dowolną szybką reakcję. Rozpocznij pościg za rajdowcem. Zatrzymaj rajdowca i zdobądź 5000 punktów w jednej sesji. Dobra, wybieramy. Wybór samochodu, oczywiście możemy sobie zmienić, ale skończ gadać. Ale wiadomo, że mamy kilka samochodów. Mercedes. I tutaj mamy poblokowane, mamy ukończyć samouczek. C63 Black Series. Myślę sobie weźmiemy tego. Dobra, no to powrót. Opuść garaż. This is your RCPD map of Redview County. Here you'll be able to see other cops, track racers, and see the events that are open. It is also where you choose the start location for your patrol. When you've completed your training, you'll be able to deploy to any command post. W porządku, rozumiem. Opuść garaż, dobra. Dobra, zaczynamy tutaj, owszem. Zaraz zobaczymy, jak nam będzie szło. Być policjantem. Wybaczcie, że zajmę, mogę mówić przez nos, ale niestety coś mnie chyba jakieś gówno łapie. Niestety i być może będę chory, ale mam nadzieję, że nie. Oby. You're ready for your first patrol. Displayed on the right is your assignment for today. Complete the objectives in the assignment to complete your training. You can set a route to any destination by pulling up the map or using Easy Drive in the top left of your screen. Okej, wszystko wiemy. Dobra, oczywiście gramy na padzie, żeby nie było. To co, ruszajmy. To start any event, pull up to the start location and press the button. Your goal in a rapid response is to drive Dobra. The RCPD route as quickly and cleanly as possible. Officer in need of immediate assistance on Grapevine Drive. All Dobra. Units respond to this call. No to jedziemy. Ogólnie system prowadzenia samochodu widać, że się zmienił. Jest taki bardziej, powiedziałbym, sztywny? Twardy, o, może tak. Jest, wydaje mi się, troszeczkę łatwiej niż w poprzednim For Speedzie. Ale to ogólnie nie jest tak źle. Oczywiście zagapiłem się na mapkę. Nitro oczywiście jest standardowo. Nabijamy je w standardowy sposób. Jeżdżą pod prąd na przykład i tak dalej, więc norma. Jak w każdym For Speedzie. Dobra. Wow. Oczywiście zaliczyło mi karę. I co dalej? Nie wiem, co to było, ale coś się zatrzymało. Dobra.
and the pursuit begins. If you hit a racer, or they hit you, the chase will also start. 10-4-4 nearby. Second target. To bust a racer, chase them down and hit them with your vehicle until they crash out. Or use pursuit tech to bring them down once it becomes available. Okej, no to mamy pościg. Za jednym z kierowców. Standardowe zatrzymywanie, jak zawsze. Muszę sobie na niego poczekać, bo on gdzieś z tyłu za nami. Właśnie, już nas wyminął. I poink. No, come on, wyprzedz nas. Wow, krzaczki. Standardowo, jak w moim Need for Speedzie, zawsze muszą być krzaczki. Dobra, zadanie ukończone. The heat level of the racer, the more speed points you will earn. You can use these speed points to acquire and upgrade new pursuit tech back at the command post. Teraz mamy co? Jeszcze na wjechać na posterunek. Time to head back to the command post. You can use the map or easy drive in the top left of the screen to set a route directly to the nearest command post, repair shop, any event or other players. Najbliższy posterunek. Yep. Dobra, wracamy na posterunek. Fotoradar. Też ogólnie gra się całkiem spoko, powiem wam szczerze. Tylko wiadomo, no to jest kolejny kotlecik i graficznie wygląda ładnie. Shit. Dobra, jeszcze sobie go pogonimy. Spróbujemy. Dobra, dawaj go. Dobra, udało nam się go zatrzymać. Aresztowanie, dodatkowe punkty. Tutaj mamy jakiś skrót. Wow! Wow, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dobra, ciśniemy na ten posterunek. Wyjechał mi! Heh, kurde, jak tak można jeździć, no? Ja sobie milicją twardo tutaj jadę, on mi tak wyjeżdża, no wiecie co? To nie jest, że bije pod prąd. No wracam na posterunek. Wow, ale mnie zniosło. Dobrze nie w krzaczki. Ale wiecie co zauważyłem? Że najlepsze jest to, że oni się nie zsuwają. Gdzie jest posterunek? To ma być posterunek? Tylko nie spodziewałem się czegoś lepszego, no ale dobra. Że to wiecie, będzie jakiś taki budynek, posterunek czy coś, a nie, że... Dostępny nowy samochód, fajnie. Nie wiem czy mam, wydaje mi się, mam ograniczenie klatek do 30. I muszę to gdzieś znaleźć w opcjach, żeby to wyłączyć. Ponieważ ja lubię nagrać filmy w 60. Welcome to the RCPD. Now switch to a racer to know your rival. It's important to know how your rivals are thinking. Play the racer training now. No w dupę i nie muszę, dobra, to nic, jedziemy jeszcze jako rajdowiec. Ja oczywiście wczoraj sobie po północy zaraz przejechałem jeden wyścig. Ale to było takie. Przejechałem i włączyłem. Here you'll be able to access everything you need to take the fight to your rivals. Dobrze. This is your speed list, the core of your rivalry. Czy co, mamy ukończyć wyścig, zgubić pościg, ukończyć konfrontację i zdobyć 5000 punktów w jednej sesji. So for now choice is limited.
damy radę, myślę. You'll be able to choose from multiple speed lists and shape your own destiny. Przyjmuję to. Your hideout is your garage and tuning shop all in one. You can choose your car, pursuit tech, personalization options and performance upgrades. Take a look around and when you're ready, we'll hit the road. Ja już z doświadczenia wiem, że mam wszystkie samochody zablokowane i tak dalej, więc od razu sobie opuszczę ten garaż i zaczniemy wyścig. Here you'll be able to see other drivers, the events that are open, and also choose your start location. For now, we'll start just outside. Okej. Okay. Owszem, zacznijmy sobie tutaj. You're all set to free drive. On the right of your screen, you'll see the speed list you chose earlier. Complete the objectives in the speed list to complete your training. You can set a route to any destination by pulling up the map or using Easy Drive in the top left of your screen. Let's go. Okej, no to go. O, deszczowo normalnie. O, wow. Nice. Wram, wram, wram. Dobra, no to jadymy. To start a race, simply pull up at the start location and press the button. Left button. Button. Mapety się przypominają. Ale ona się dużo ta baba gada, przecież kuźwa, wiem o tym. Dobra. Jedziemy. Więcej mocy. Ciekawe, czy jeżeli jest ślisko na drodze, to... Oj, gorzej się jeździ. Wczoraj jechałem ten sam wyścig, tylko nie zapisywałem sobie go. Wyłączyłem po prostu grę Aldi F4. I powiem wam, jechało się troszeczkę bardziej przyczepnie. O, może tak, ale był dzień i nie padał deszcz. A tutaj nam troszeczkę podpaduje deszcz. Tam był chyba skrót. Nie? Dobra, damy radę tędy. Punkt kontrolny. Wow! Już myślałem, że będą krzaczki albo ściana. Oczywiście muszę się poocierać troszeczkę. Nie, żeby nie było. I meta. Dobra, teraz musimy zgubić pościg, okej. Okay. W porządku, rozumiem. Dobra, Okej, wszystko rozumiem. No to spieprzamy policji, nie ma co czekać. Aż nas złapią. Mam nadzieję tylko, że im się nie uda. Pojedziemy nowym skrótem, a mianowicie tędy. What the hell? Nastawiają jakieś bloczku, cholera wie co tam było. Chyba bardzo szybko ich zgubiłem. Fotoradar, poink. When you're free driving, you can race anyone in Redview County. To było bardzo dobre. Then press the button to start the race. Okej, konfrontacja. Musimy znaleźć sobie przeciwnika i rozpocząć z nim wyścig. Więc zaraz sobie tutaj jakąś owieczkę znajdziemy. Chętną. Dawać. Ten nie był chętny. Jest chętny. Wow. Dobra. Ale przyjobałem w niego jak dzik w sosnę. Ewentualnie jak kusie w krzaczki.
Dobra. Dawaj, 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 Husiek. Dobrze. Myślę, że damy radę na spokojnie. 2 km do mety. Więc w zasadzie nie jest tak daleko. O ile nie zaliczymy żadnych krzaczków. Niestety nie mam nitra, ale siedzi mi na ogonie. Tak teraz patrząc. Ale dam sobie z nim radę. A przynajmniej mam taką nadzieję. Fotoradar kolejny. Nie, to nie był kolejny fotoradar. To był kolejny wyścig. Dobra. Wow, wow, wow. Wiedziałem, że będzie. Dobra, mamy metę. O, nie wygra. Jest, mamy wygraną. Wszystkie zadania zaliczone. Wjedź do kryjówki. Się wie, się rozumie. Okej, rozumieć. GPS, najbliższa kryjówka, najbliższy wasok, wyczyść trasę, oczywiście najbliższa kryjówka. Mamy kilometr. Wracamy do kryjówki. Wow, wow, wow. Jezus, nastawiają, nie wiadomo czego. Barierek, po co te barierki w ogóle? No i przyjebałem. Ej, czemu tu nie ma żadnego garażu? Pięknie. Te kryjówki są takie. You finished your racer training. Now you can jump into Redview County. You've completed your training. Now pick a side and take the fight to your rivals. Dobra, no i cóż, możemy już sobie, ukończyliśmy sobie samouczki. Możemy przejść do dalszej gry. Oczywiście my się zobaczymy w drugim odcinku, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Także dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Widzimy się, tak jak mówię, niebawem. Jeżeli chcecie więcej, podoba wam się gra, podoba wam się seria. Ale jeżeli chcecie większą taką serię, oczywiście zapraszam do łapki w górę, komentarza i oglądnięcia. No, to trzymajcie się i pa pa.